Nie znam osoby, która nie słyszałaby o najnowszym dziele naszego polskiego studia CD Projekt Red, a mianowicie chodzi mi oczywiście o Cyberpunka 2077. Ale jak w ogóle powstał Cyberpunk i jaka jest historia tego fantastycznego nurtu, który zdominował całą światową popkulturę? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od genezy słowa Cyberpunk. Po raz pierwszy pojawiło się ono jako tytuł w jednym z opowiadań Bruce'a Betka w 1983 roku w ramach antologii Amazing Stories. Jest to uznawane właśnie za początek Cyberpunka, a raczej określenia tego nurtu fantastycznego. Na pierwowzór i pierwsze dzieło z tego nurtu fantastycznego uznaje się powieść Williama Gibsona pod tytułem Neuromancer. Wkrótce to zaczęło się zachować na tym dziele, co powstrzymało bardzo dużym rozkwitem cyberpunka w latach 80. I tak zaczęło się to właśnie wszystko kręcić. Wracając do genezy słowa cyberpunk, przyjrzyjmy się jej dwóm członom. Cyber i punk. Cyber kojarzy się nam z różnego rodzaju maszynami, robotami, sztuczną inteligencją czy wirtualną rzeczywistością. Punk natomiast do popularnej w tamtym czasie kultury punkowej, czyli do takiego buntu i niezgody. Tutaj nam swego rodzaju nienawiść do ustroju i polityki świata, w której nie oszukujmy się, główną rolę pełni sztuczna inteligencja, która jest motywem przewodnim w każdym dziele cyberpunkowym. Ale czym charakteryzuje się cyberpunk? W różnych powieściach, filmach, komiksach czy serialach mamy świat dystopijny, mroczny i zniszczony. I głównie świat ten jest zniszczony przez nas. No można powiedzieć, że trochę ten gatunek zahacza o podstawę. Zawsze też w dziełach tego gatunku mamy bardzo rozwiniętą technologię. Hologramy, mechaniczne implanty, wirtualna rzeczywistość czy hologramy. Są to tylko przykłady występujące w tym gatunku. Są to elementy bardzo charakterystyczne do tego gatunku. Też takimi charakterystycznymi cechami dla cyberpunku są hakerzy, w ogóle ogólne takie hakerstwo kolorowe, takie neony, hologramy i tak dalej, choć jednak ten taki mroczny klimat. Czyli mamy takie kolorowe miasto pełne neonów i hologramów, ale jednak jest ten taki zauważalny czy wyczuwalny klimacik, taki mroczny i brudny. Głównym założeniem tego nurtu jest także relacja między człowiekiem a maszyną. Czy relacja między człowiekiem a androidami, czyli robotami w ciele człowieka. I często w tego typu dziełach maszyny, jak i sztuczna inteligencja jest przedstawiana w bardzo negatywny sposób. Jakoś bez duszy i bez tak naprawdę rozumu. I bez swego rodzaju moralności. A teraz bardziej przejdziemy w stronę filmów i stylistyce tych filmów z gatunku cyberpunka. Ponieważ zawsze te filmy mają taki swój własny klimat, te własne kolory i te efekty takie kolorystyczne, czy nawet dźwiękowe. Po prostu bardzo wyróżniające się na tle innych filmów. Niby mamy te kolorowe miasto, ale jednak jest taka nutka takiego mrocznego i ciemnego klimatu. I często dzieła te są mroczną wizją przyszłości, gdzie to ludzie zniszczyli całe środowisko przyrodnicze. Bardzo mocne wpłynęli na klimat i atmosferę Ziemi. Gdzie świat jest po prostu ciemny, przeludniony i brudny. Jest też swego rodzaju przestroga przed naszą przyszłością. Bo jeśli nie zaczniemy dbać o naszą planetę, no to cała ta wizja cyberpunkowa może stać się naszą realną codziennością. Pewne czynniki nas od jakiegoś czasu już naprawdę mocno dotykają. Tak jak ocieplenie klimatu czy wymieranie gatunków. Czy też zaśmiecenia mórz, czy po prostu terenów Ziemi. Także jak już mówiłem wcześniej, cyberpunk jest też taką przestrogą przed przyszłością. Z najbardziej znany film z gatunku cyberpunka jest uznawany Łowca Androidów w reżyserii Ridleya Scotta na podstawie powieści Philipa K. Dicka czy Androidy śnią o elektrycznych owcach. I mówię tu o pierwszym
tym starszym filmie, choć nowy też jest swego rodzaju fenomenem. Ale jednak ten pierwszy film był swego rodzaju nowością w tamtych czasach i, jak już mówiłem wcześniej, przestronną przed wizją, przez mroczną wizją przyszłości, która może nas spotkać. Film osobiście bardzo polecam, ale film jest ogólnie ciężki i najlepiej obejrzeć go sobie na spokojnie, z przemyśleniem. Nie będę zapomniał się fabułę i ogólnie wymaga filmu, bo nie jest to recenzja. Zajmę się ogólnie całym filmem. Otóż film ma przedstawienie bardzo mrocznego świata, w którym to żyją androidy i ludzie, czy inaczej sztuczna inteligencja. I właśnie w tym filmie będziemy śledzili głównego bohatera, tytułowego łowcy androidów, który będzie budował właśnie na androidy. Też na tej ścigam po prostu replikantów, tak zwanych. Ostatnia scena i monolog Rutgera Hauera wpisał się już do kultowych scen kinematografii. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears. Keanu Reeves jest naprawdę bardzo związany z cyberpunkiem. Wystąpił w takich filmach jak Johnny Mnemonic, czy takim hicie jak Matrix. A już niedługo zobaczymy jego twarz w polskiej grze, już wcześniej wspomnianej Cyberpunk 2077, jako Johnny'ego Silverhanda. I nie ukrywajmy, że Matrix wpisał się do kanonu filmów kultowych. Głównym założeniem tej serii jest to, że żyjemy w wirtualnej rzeczywistości, a nasz świat nie jest naprawdę realny. Co jest w sumie nawet dosyć prawdopodobne, patrząc na ogólne wnioski. Ten film rozbudził fantazję wielu fantastów. I teoria życia w Matrixie jest bardzo znana i powszechna. I bardzo często jest podejmowana w różnego typu dziełach popkultury. A wy, którą tabletkę wybierzecie? Niebieska czy czerwona? A teraz chodźmy bardziej w stronę anime, a dokładnie filmu Ghost in the Shell. I tu w sumie odwołam się jak i do anime, jak i do serialu, znaczy filmu aktorskiego, jak i do serialu animowanego. I naprawdę, jeśli chcecie zagrać w Cyberpunka 2077, polecam najpierw obejrzeć ten film. Bardzo mocno wprowadzi was ten klimat. Bo według mnie jest to pozycja dla każdego fana Cyberpunka, czy po prostu fana. No bo ten klimat cyberpunka jest tutaj wyczuwalny na każdym kroku. I polecam wam już, jak wcześniej wspomniany, film, serial animowany czy anime. I to wszystko jest dostępne na Netflixie, także polecam sobie obejrzeć. I mam tutaj wszystko, czego potrzebuje cyberpunk. Różnic między maszynami a ludźmi, refleksja na temat egzystencji ludzkiego życia i bardzo klimatyczny klimat. Kolejnym anime jest Akira, zawierające wszystko, czego potrzebuje. Więc ja na temat nie powiem, no bo sam nie oglądałem tego anime, ale słyszałem, że jest bardzo dobre i świetnie jest tam odzorowany klimat cyberpunka. Także też polecam. Kolejne anime to Altered Carbon i tutaj wam polecam w sumie i serial, który jest dostępny na Netflixie, jak i film animowany, który też jest dostępny na Netflixie. I też mam tutaj tak, złowrogą korporację, androidów, maszyny, sztuczną inteligencję i ludzi. Znowu wszystko, czego potrzebuje cyberpunk. Także też bardzo polecam, a szczególnie ten film animowany. Tak, polecam. Jeśli chodzi o gry, to polecam wam tutaj, no oczywiście wiadomo, Cyberpunk 2077, ale oprócz tego serię Metal Gear Solid, która jest taktyczną, szpiegowską strzelanką. Głównym protagonistą jest Solid Snake. Jest to żołnierz, który walczy z organizacjami terrorystycznymi.
Sam osobiście nie grałem, ale słyszałem, że seria jest bardzo dobra i bardzo, bardzo polecana. Także ja sam też polecam. Kolejną grą będzie polska produkcja wydana w zeszłym miesiącu, a dokładnie chodzi o Ghost Runnera. Ja osobiście grałem tylko w Ghost Runner wersję demonstracyjną, ale bardzo i to bardzo mi się spodobała. I znowu głównym motywem przewodnim będzie to jednak będzie sztuczna inteligencja. Dosyć w sumie prosta gra od strony mechanicznej, ale naprawdę świetna i bardzo wciągająca. Także też bardzo polecam na czas oczekiwania na Cyberpunka 2077. No i nie zapomnijmy też tutaj o klasyku gier fabularnych, czyli o Cyberpunku 2020. Przez niektórych uważana nawet za jedną z najlepszych gier fabularnych. Czy tak jest, musicie się już sami przekonać. Ja osobiście, patrząc na recenzję, polecam. Jeśli chodzi o komiksy, to polecam wam tutaj klasyczną, jeśli bardzo kultową postać, komiksy o Robocopie, czy klasykę komiksu od Franka Millera, Alan Moore. Jeśli chodzi o powieści z tego właśnie gatunku, no to oczywiście Neuromancer, czy Androidy śnią o białych owcach, Mrok nad Tokoyohamą, która ta książka ogólnie została niedawno wydana przez Roberta Schmidta. Po prostu takich książek aktualnych. No i jeszcze polecam wam oficjalne kompendium wiedzy z gry Cyberpunk 2077. No i tak, moi drodzy, doszliśmy do końca. Myślę, że wam co nieco wyjaśniłem o cyberpunku, o jego historii. Choć historia była krótka, ale myślę, że ciekawa. No i myślę, że materiał się w ogóle spodobał. Jeśli tak, no zostaw łapkę w górę. Jeśli nie, no to napisz w komentarzu czemu, co byś poprawił i tak dalej, i tak dalej. No i co, zostaw subskrypcję i niech moc będzie z wami. Czołem!